Dużo więcej patroli policji i straży miejskiej w centrach handlowych i supermarketach. Funkcjonariusze sprawdzają, czy klienci noszą maseczki. Mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy, popierają takie działania. Zawsze chodzimy w maseczkach, więc nie mamy z tym problemu, czy jest kontrola, czy nie. Zawsze maseczka na twarzy. Te osoby, które nie noszą, powinny być karane? No według mnie no, coś trzeba z tym robić, bo dlaczego nie mają chodzić bez maseczek? Jak najbardziej, bo to dla bezpieczeństwa to dla nas, prawda? Powinno się karać tych, którzy nie mają maseczek? Jak najbardziej, jestem za. Najgorzej to bym tych karał, co mają pod nosem, no. Bo wiedzą, że musi być maska, a pod nosem nosi, to najbardziej nos trzeba zakryć. Policjantów i strażników spotkać będzie można nie tylko podczas zakupów. Kontrole przeprowadzane są również w komunikacji miejskiej, tramwajach czy autobusach. Praktycznie codziennie około 30 do 50 osób jest ujawnianych, które tych obostrzeń nie przestrzegają. Osoba za popełnione wykroczenie może zostać pouczona, może zostać nałożony mandat karny albo skierowany wniosek do sądu. Mandat za nienoszenie maseczki może wynieść do 500 zł.